9:47 na zegarach, słuchacie Państwo Radia Wnet. No to teraz w zastępstwie za redaktora Łukasza Jankowskiego rozmowa jest z nami gość, pan Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i zaczynamy chyba od takiego najgorętszego tematu, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną. Zamieszanie z kontrasygnatą premiera Donalda Tuska. Proszę powiedzieć, czy pańskim zdaniem ta decyzja jest zgodna z literą prawa? Chyba tutaj nie ma co mieć zdania. Jeżeli ktoś złożył podpis, to znaczy, że podpis jest złożony, bo jeżeli ktoś będzie chciał wycofać podpis, no to dojdziemy do mnóstwa różnych absurdów. Do absurdów, jakby chociażby pójdę do Urzędu Stanu Cywilnego i będę chciał wycofać swój podpis, albo pójdę do banku i powiem, że nie wziąłem kredytu, bo wycofuję swój podpis. Zwracałem uwagę w zasadzie jednym głosem, że nie ma żadnej możliwości wycofania swojego podpisu pod kontrasygnatą. Taka możliwość nie istnieje. Ta decyzja została ogłoszona w Monitorze Polskim. Nie wiem, na jakiej zasadzie Donald Tusk chciałby to zrobić. Dla mnie jest to dalsza część demontażu państwa prawa i wprowadzenia chaosu prawnego po to, żeby w Polsce można było robić wszystko i właściwie, jak już pokazuje para, pan Donald Tusk i pan Adam Bodnar, robić można z polskim prawem wszystko i się wszystko robi, co się chce. No, sobie wycofam podpis, no nie wiadomo, no, wycofam następny podpis, zmienię decyzję po roku, potem zmienię jeszcze raz po roku decyzję. Nie wiadomo, ile razy Donald Tusk może zmieniać decyzję i wycofywać podpisy pod podpisami. Więc mamy do czynienia z, ja myślę, że celowym chaosem prawnym, po to, żeby pokazać rzeczywiście, że można zrobić wszystko i jest na to jakieś przyzwolenie, tylko że tego przyzwolenia nie ma, bo już sami prawnicy zwracają uwagę i nawet prawnicy, którzy są dobrze, czy byli może raczej, może już chyba nie są dobrze nastawieni do Donalda Tuska, jak profesor Zoll, czy sędzia Tuleja, no, zwracają uwagę, że te działania to nie do państwa wspólnego z prawem, więc Houston mamy problem. Houston mamy problem i to samo możemy powiedzieć o naszym połączeniu technicznym teraz, bo niestety bardzo przerywa nam głos pana Sławomira Jastrzębowskiego. Za kilka chwil mam nadzieję, że uda nam się powrócić na antenę Radia Wnet już w lepszym jakościowo połączeniu i wrócimy do tego tematu. Na szczęście to jest radio, a skoro radio, to mamy dobrą muzykę. Michael Jackson pod numerem drugim. I tak, drodzy Państwo, jak słyszeliście, patronite.pl/radio-wnet. Faktycznie takie wsparcie przyda się Radiu Wnet, bo czasem te problemy techniczne też się zdarzają, ale mam nadzieję, że już teraz z powrotem usłyszymy głos pana Sławomira Jastrzębowskiego, dziennikarza i publicysty. Witam ponownie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że już nie będzie żadnych kłopotów. Już wydaje się, że wszystko powinno być dobrze. Trochę powiedzieliśmy o decyzji premiera Donalda Tuska, ale nie powiedzieliśmy o tym, jakie mogą być jej konsekwencje, zarówno w takim wymiarze już personalnym. Czy uważa pan, że premier Donald Tusk będzie odpowiadał za obecną decyzję i na przykład trafi do więzienia? Nie wiem, czy trafi do więzienia za tę decyzję akurat, ale wydaje mi się, są nie tylko mnie, wielu prawnikom, że szereg decyzji Donalda Tuska i tej ekipy to są decyzje, które mogą się spotkać i pewnie spotkają się kiedyś z Trybunałem Stanu co najmniej, a być może po prostu z sądami karnymi bez Trybunału Stanu. No przecież powiedzmy sobie szczerze, siłowe wejście do mediów publicznych, siłowe, niezgodne z prawem. Proces likwidacji, który jest jednym wielkim absurdem i jedną wielką, proszę mi wybaczyć, ściemą, nie ma żadnej likwidacji. Telewizja Polska się nie likwiduje. Co więcej, widzę, że Telewizja Polska zaczyna, to chyba jest informacja z dzisiaj albo z wczoraj, wyciągać pieniądze dramatycznie na produkcję po 100 tysięcy złotych. Można robić to właściwie bez uwzględniania kosztów. No to wygląda na próbę kradzieży pieniędzy z kasy. Czy tak jest, to pewnie sprawdzą odpowiednie organizacje. Być może powinna się tym zająć prokuratura, no ale prokuratura jest w rękach pana Bodnara, więc niekoniecznie się tym zajmie. Ta decyzja Donalda Tuska o wycofaniu swojego własnego podpisu, no jest kompletnie absurdalna. Dlaczego? Wyobraźmy sobie, że w Polsce nagle zapanowała moda na wycofywanie podpisów. I teraz tak, sobie pójdę do Urzędu Stanu Cywilnego, ja na przykład jako obywatel powiem, że chcę sobie wycofać podpis. Pójdę do banku i powiem, że małżeństwo moje jest nieważne, bo wycofałem podpis. Pójdę do banku i powiem, że wycofuję podpis, bo ten kredyt mi się nie podoba, no to po
tak nie działa. I Donald Tusk chyba zdaje sobie sprawę z tego, że to tak nie działa i prawnicy mu to mówią. Nie wiem, że profesor Zoll, który na pewno nie jest propisowski, profesor Majchrowski mówi, że to jest kompletny sędzia Sądu Najwyższego, że to jest kompletny absurd. Szereg innych prawników mówi, że no nie ma procedury wycofania własnego podpisu. Podpis został złożony, więc jedynym chyba prawnikiem, który do tej pory przyjął stanowisko Donalda Tuska jest pan Adam Bodnar. No ale pan Adam Bodnar jest podwładnym Donalda Tuska, więc grają w jednej drużynie i niewykluczone, że razem staną przed Trybunałem Stanu. To teraz spróbujmy na moment odejść, nie da się pewnie odejść od tego konfliktu, duopolu, który obserwujemy, ale to, co pan mówił przed momentem, no przypominały nam się rozmowy za czasów rządu Prawa i Sprawiedliwości. Podobne zarzuty były kierowane do PiS-u na temat łamania praworządności, zarzuty też dotyczące może roztrwaniania publicznych pieniędzy na część projektów Telewizji Polskiej. Pamiętamy o tym wszystkim. I teraz pytanie o coś chyba jeszcze bardziej niebezpiecznego. Proszę powiedzieć, czy uda się jeszcze kiedykolwiek przywrócić zaufanie społeczne do takiej instytucji, jaką są polskie sądy, polski wymiar sprawiedliwości? No ja bardzo bym chciał, żeby tak było, ale wydaje mi się, że na możliwym do przewidzenia horyzoncie czasowym niespecjalnie jest to możliwe. Ja pozostaję optymistą, jeżeli chodzi o poszczególnych sędziów i o to, że to w polskich sędziach zdarza mi się widzieć po prostu porządnych ludzi, którzy traktują prawo zupełnie sensownie, a nie politycznie. Co więcej, wydaje mi się, że polscy sędziowie w tej chwili w dużej części, ci, którzy sprzyjali rządowi Donalda Tuska i ci, którzy mówili, że praworządność powinna zostać przywrócona, ci sędziowie zdają sobie sprawę, że właśnie chyba zostali oszukani, że próbuje się tych sędziów po prostu pozbawić godności przez jakieś akty czynnego żalu, czy przez jakieś inne bzdury, które mają na celu upokorzenie sędziów przed politykami. Myślę, że żaden sędzia się na to nie zgodzi, bo jeżeli się na to zgodzi, no to znaczy, że kończy swoją karierę sędziowską, że kończy swoją karierę poprzez pozbycie się niezawisłości. Pełna zgoda co do tego, że PiS, nie wiem czy łamał, ale na pewno naginał bardzo niebezpiecznie prawo, tylko PiS próbował to robić różnie, z różnym skutkiem, próbował to robić legalistycznie, próbował to robić w ten sposób, że jednak to prawo gdzieś tam wyżej, te ustawy były. Chociaż pamiętamy panią Witek, która mówiła o powtórnym głosowaniu i nie było to fajne, nie było to moim zdaniem zgodne z prawem. I te ustawy przepychano kolanem. Ale pamiętajmy też o tym, do czego sama Platforma Obywatelska się przyznała i przyznała się publicznie, można obejrzeć sobie szereg filmików, na których widać, że jakby cały ten bałagan związany z Trybunałem Konstytucyjnym i z wyborem dwóch sędziów do Trybunału Konstytucyjnego niezgodnie z Konstytucją rozpoczęła Platforma Obywatelska. I my wszyscy to wiemy, bo to są po prostu fakty. I od tego się zaczęło. Ta cała seria nieszczęść związanych z polskim prawem właśnie wtedy ruszyła. Natomiast to, co my w tej chwili obserwujemy, nie ma nic wspólnego z praworządnością, ale nic wspólnego z praworządnością. To jest po prostu gangsterka polityczna, która ma złamać kręgosłupy sędziom i ma złamać kręgosłupy prokuratorom. Oni mają być na skinienie palcem władzy. No, nie wydaje mi się, żeby środowisko sędziowskie się na to zgodziło. W związku z tym zdaje się, że środowisko sędziowskie zaraz zacznie opuszczać pana Donalda Tuska. I tu chyba jeszcze warto też dodać pewien kontekst geopolityczny, w którym operuje, no, na którym operuje obecny rząd. My znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji. Mamy oskarżenia o agenturalność przez najwyższych tak naprawdę rangą polskich polityków. Wzajemne. Mamy tutaj teraz konflikt z praworządnością, a to wszystko zderza się z momentem bardzo poważnej wojny za naszą wschodnią granicą, więc też pewne decyzje są oceniane, albo powinny być oceniane w sposób trochę bardziej srogi, bo po prostu zmienił się też kontekst, a politycy są za to wszystko odpowiedzialni. No może pytanie już na zakończenie, czy widzi pan jakąkolwiek szansę znalezienia porozumienia między tymi dwoma obozami, zrozumienia wagi obecnej sytuacji? Nie widzę żadnej szansy znalezienia porozumienia, ponieważ to porozumienie nie opłaca się ani Donaldowi Tuskowi, ani Jarosławowi Kaczyńskiemu. To są partie, które żyją konfliktem, niestety, przykro mi to powiedzieć, ale widzę szansę na to, żeby ten rząd przestał działać. Wystarczy, że rząd opuści PSL. PSL chyba powoli zdaje sobie sprawę, w czym uczestniczy i w co został wplątany. Więc jeżeli PSL opuści tę władzę, albo przynajmniej częściowo, no to możemy mieć zupełnie nowe rozdanie i bo zdaje
zdanie bez Prawa i Sprawiedliwości jako jedynej partii, która rządzi. Więc to może być korzystne dla polskiej demokracji. Być może tak być. Być może tak będzie. To są na pewno tematy, do których będziemy wracać za kilka chwil. Odyseja wyborcza redaktora Łukasza Jankowskiego. Ja już od tematów związanych z polską polityką teraz odchodzę, ale zapraszam Państwa na opowieść o Sudanie, a także o Bliskim Wschodzie. Tymczasem bardzo serdecznie dziękuję. Pan Sławomir Jastrzębowski, dziennikarz i publicysta. Dziękuję Pani, dziękuję. Dziękuję. Był gościem Radia Wnet. Drodzy Państwo, 8:59. Za kilka sekund wybije na zegarach. To oznacza, że za momencik wiadomości w Radiu Wnet. Filip Kwiatkowski zrealizował program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.